Hej, siemanko, witam was w drugim odcinku drugiego sezonu. Zapraszam. Witajcie, otóż nazbierałem 15 tysięcy Iridium, więc chciałbym kupić pierwszego Irka. Jak też widzicie, mam 62 miliony kredytów, więc drugi Irek będzie z aukcji. Także wszystko się układa po mojej myśli. Tak dla przypomnienia, dostałem, wymieniłem się konto za konto, akurat tak graczowi pękły Irki, więc no niestety mam 8 flaksów i jednego Apisa, więc zaczynamy się tak jakby odbudowywać. To będzie bardzo fajne konto, będzie bardzo mocno miło, jak już będziemy mieli komplet Irków. Także dzisiaj kupimy jednego Irka, w aukcjach pewnie gdzieś w nocy kupię drugiego Irka, więc już będą dwa Irki. Także bardzo fajnie. Zaraz przejdziemy do hangaru, tylko skończymy tą oto misję jak szalony dukę. No, bum. No i dostaliśmy 100 Iridium za misję. Potem mamy jeszcze misję na krechę, którą będę sobie powoli klepał. A my przechodzimy do dronów. Ha, kupiliśmy drona. Irysa kupiliśmy. Dobrze. Tak, przenosimy się. Tutaj następny Irek za 24 tysiące Iridium, to już się nie opłaca. Więc tak, jeszcze wam pokażę mój najnowszy wynalazek, bo mamy już klan. I nagranie jest znowu w 50 FPS-ach, co z tego, że tyle nie ma na nagraniach, ale jest w 50, bo działa mi, jak widzicie, przeglądarka Internet Explorer i Flash Player ActiveX. No, nasz klan liczy sobie 3 członków ranga dzięki temu kontu, że ma 20 level. No, a tu jest 20 level. No to mamy właśnie wysoką rangę klanu. Na razie członków mamy 3. Jest to drugie konto Domenka, konto Patryka i moje. Jak na razie uzbieraliśmy nawet niecałe 3 miliony kredytów. No to jest na takie ewentualne dofinansowanie. A i na razie nie mamy żadnych sojuszów, nic nie mamy w klanie, klan jest czysty, w zasadzie jest założony tylko po to, żeby zbierać kredyty. Także już wchodzimy w hangar, dolatujemy do hangaru i będziemy zmieniać wszystkie laserki. Otóż jak wiecie, na tym koncie jest nakupione Multum LF jedynek, które dość mocno spowalniają działanie hangaru. No ale dobra. No, załaduj się, załaduj. I teraz zrobimy sobie tak konfę, jak być powinny. To znaczy jedna konfa bitewna, a druga konfa ucieczkowa. To tak, na pewno weźmiemy sobie te dwa generatorki. I jeszcze te trzy pierwsze. No chciałem trzy. Strasznie wariuje to konto. No i od razu w drony. I taka proba, mam 8 designów Havok. No jak widzicie, mamy tutaj dość spory efekt. Tak, mamy ulepszenie tutaj szkód, także bardzo dobrze. Bardzo dużo daje nam ten design. No i tak, w drugiej konfiguracji, jako że nie mamy w ogóle, ale to w ogóle osłony w tym momencie. Tak, połączymy się.
No, nie mieliśmy w ogóle osłony, w tym momencie mamy 36 tysięcy dzięki tym dwóm generatorkom. Tu jest wszędzie bardzo piękny komplet laserów LF4, ich jest powinno być 8, 3, 4, 5, zgubiłem rachubę. Dobra, nieważne. Jeszcze raz 4, 5, 6, 7, 8 i generatory, dobra, wszystko się zgadza. No i w pierwszej konfiguracji rzucimy jakieś dwa lasery, tak aby konfa była bardzo mocna. Wrzucimy już dwa lasery wykorzystane. No i fajnie. Także to w zasadzie wszystko. Lecimy tłuc krychy. I w zasadzie dobijemy do tych 10 minut nagrania. Aby było całe nagranko. Ja wam zrobię cięcie, żeby nie pokazywać tego, jak po prostu tak sobie lecę. Także spotykamy się na krychach. No, tuż jesteśmy. Komuś zwiała krycha. Dogonimy. No niestety nie dostaliśmy nic. Zaczyna mnie powoli irytować ta muzyczka, że raz jest głośniej, raz jest ciszej. Także rozwalimy tą krychę. No i co? Przeniesiemy się na chwileczkę na konto Domenka na MMO. I pokażę wam, co tam się dzieje, tak? No, osłonka nam zeszła, bo mieliśmy tylko 36 tysięcy. A, i właśnie, mamy taką specjalną umiejętność, czyli forteca. Dzięki tej umiejętności, jak widzimy, w tym momencie krycha nam zadaje mniejsze szkody. Normalnie krystalią zadaje po 4000 szkód, w tym momencie widzimy, że to jest około 3000, nawet poniżej 3000. Zmniejsza to wszystkie urazy, tak? Nasze. Przez 2 minuty i potem do ponownego użycia, no niestety musimy czekać minut 15, więc... Taki jest plus tego designu. Design widzieliście, jak się nazywa w hangarze, także cofnijcie sobie, jeśli nie zauważyliście. No ale jakoś nie przyszło mi to do głowy. Przyzwyczaiłem się do tego designu, bo jest bardzo piękny, bardzo mi się podoba. Trafił w mój gust. Także jak widzimy, ta umiejętność to super sprawa, jak ktoś nas bije. Przenosimy się już na konto Domenka. No i tam ciąg dalszy. Jak już pewnie słyszycie, w tle leci muzyczka grozy z MMO. No to czas omówić wyposażenie tego konta. No to mamy tutaj 15 laserów LF2, wyrzutnię rakietową. Mamy dwa najlepsze generatory, no i mamy 5 tych gorszych. Mamy dwa najlepsze generatory osłonki i to są generatorki... SG3N-A03, tak? To są te generatorki, które dają nam mniejsze pochłanianie szkód, ale za to nam dają więcej osłony. Wybrałem jedno, bo raże są tańsze, no i też troszeczkę no tutaj pomagają. A w dronach mamy w tym momencie 4 drony i mamy 5 laserów LF3. Także tutaj zaskoczenia nie ma. Jedno, co jest moim dziełem, to jest Skylab, który jest przeze mnie rozbudowywany, docelowo do 12 poziomu. Kolektory na 12 poziomie, rafineria Promitu i Duplicum na levelu 11 i rafineria Promirium na levelu 10, po to, aby tutaj wszystko było zawsze pełne i rafineria Sepromu na 4 poziomie. Także to tak standardowo, jak na razie mi to wystarczy. No i co? No, musiało się akurat rozłączyć. No dobra. No i lecimy sobie pozwiedzać troszeczkę MMO. Wykonamy jakąś prostą misję, która nam akurat wpadnie. Tak więc lecimy. Żeby nie pokazywać wam całej drogi, włączę dopiero nagrywanie, jak będziemy blisko portalu na 1.3, będziemy na mapce 1.2, tak? Także jesteśmy na mapce 1.2 i zrobimy sobie misję na 10 lordaki i Vade Volarium.
Internet Explorer to jest jedna z najlepszych przeglądarek do Dark Orbit. Takie jest moje stwierdzenie. Jakiś początkujący graczyk lata sobie statkiem za zero kredytów. Roztłuczemy dwa lewa i to tyle było na tym koncie. O właśnie, ja tak mocno biję, ja się dziwię dlaczego, bo ja mam seprom. Wysłałem 200, te 300 sepromu, 100 na rakiety poszło i 200 na laserki. Także ja się dziwię, Boże, po 3000, 3,5 nawet czasami. A to dlatego, że mam na sepromie. Tamto moje konto Wojta z WE też mam na sepromie cały czas. Ktoś go bardzo dużo wysłał, jeszcze nie zdążyłem go zmarnować. I tak, generalnie bardzo dużo mnie osób namawia, żebym założył swoje własne konto. Tak, na mojego maila, tak wpisanego i tak dalej. Ja jakoś nie chcę, jakoś się boję tego zobowiązania, że znowu będę długimi godzinami grał w ten Dark Orbit, chociaż jakoś ostatnio nie mam ochoty, więc tak owszem, popykać sobie to chętnie, ale jakoś na dłuższą metę grać cały czas i wbijać level to jakoś nie mam ochoty. Więc chwilowo tak sobie latam, a to na tamtym koncie, a to na tym. Postaram się zawalczyć coś z tamtym kontem, napisać do supportu, ponieważ tamto konto jest na tak jakby nieistniejącym mailu, więc może to jakoś support odgórnie zmieni i to konto będzie wreszcie moje. No, zobaczymy. No, jedno dewo i spadam, no. A ja nie chcę bossa, ja chcę normalny, no jest normalny. No to podlećmy może do asteroidy. A, i jeszcze na tym koncie nie mam żadnych modułów do stacji bojowej. Fajnie by było, gdybym coś miał, to może byśmy jakąś stacyjkę zrobili. A, i mam już na tym koncie komplet CPU, nie pokazałem tego. Jest w zasadzie podstawowe CPU do wyrzutni rakietowe, amunicyjne. Tak, i amunicyjne rakietowe, amunicyjne laserowe. Jedno i drugie CPU, nawet CPU skokowe. O, tutaj widzicie, mam jeszcze jeden skok, który sobie wykorzystamy. W tym momencie tutaj zbieram 24 tysiące Uridium na Irysa, tak, drugiego Irka, następnego pewnie, jeszcze następnego kupię za kredyty. W tym momencie mamy 24 miliony, o Jezus, nie, leć za mną, nie. No dobra, to troszeczkę szybciej wrócimy. Dobra, to i tak by nic nie dało. Air Force One. Samolot prezydencki Baracka Obamy. No cóż. Także dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dajcie mi łapkę w górę. Trzymajcie się, no i cześć.